Hejcieś, witajcie tutaj fansko Goofy, witam się z wami w trzecim odcinku z gry Ski Jumping 2021. Zostawcie pod tym odcinkiem 400 łapek w górę i jutro też o tej godzinie pojawi się następny odcinek. W wczorajszym odcinku było już blisko podium. Zobaczmy, jak poradzimy sobie dzisiaj. Idziemy na zawody, przeczytałem wasze komentarze i już wiem, co poprawiać. Niestety po ostatnich zawodach mamy kontuzję. No i zobaczmy, czy na drugi konkurs już w Kusamo będziemy mogli wziąć udział. Tak jest, bierzemy udział w Pucharze Świata i to jest dla nas bardzo ważny konkurs teraz. Jeśli byście chcieli dostawać ode mnie powiadomienie o moich streamach z DSJ, to wbijajcie na mój fanpage, do którego link macie w opisie. No i wystarczy, że wyślecie do mnie tylko wiadomość i już będę mógł wam przesyłać powiadomienia. Jesteśmy na skoczni w Kusamo, niech się to wczyta szybciutko. No i popatrzmy, jestem głodny skakania, naprawdę bardzo podoba mi się ta gra. No i popatrzmy, Kusamo, punkt konstrukcyjny na 120 metrze. No i Robert Memeja, kwalifikacje w Pucharze Świata. No i zobaczmy, trzeba tutaj dobrze trafić i leć Robert Memeja. 93 tutaj, no i trzeba latać daleko, dawaj, dawaj, to jest już Puchar Świata, tutaj nie ma żartów, no i Robert Memeja, popatrzmy, dobre wyjście z progu, jeszcze, daleko, dobry skok, oczywiście daleko, jeśli chodzi o mój poziom skakania, pewnie da się tu naprawdę skakać zdecydowanie dalej, ale cieszę się z tego skoku, 119 metrów, można było skoczyć jeszcze troszeczkę dalej, się domyślam, ale nie chciałem zbyt bardzo przyciągać tego skoku. 119 metrów w tym momencie naszego zawodnika. No i zobaczmy, na którym będzie miejscu. Tutaj widzimy, Daniel André Tande prowadzi, a my jesteśmy na miejscu 23. No i teraz powtórzyć ten skok w pierwszej serii. No i zobaczmy, teraz zaczynają się emocje. Dosyć spokojne warunki w Kusamo, z tego co widzę. Nie ma jakiegoś mocnego wiatru. No i dobra, trzeba tutaj trafić. Dobrze, perfekcyjnie, 98%. No i leć, leć, po pierwsze może podium, popatrzmy, Robert Memeja, troszeczkę za wcześnie, jeszcze, leć, daleko, odpalił petardę, ale niestety na dwie nogi, za bardzo przeciągnąłem ten skok, ale jest na razie bez upadku odcinek, zatem zapowiada się dobrze, zobaczmy, które będzie miejsce, aż takie słabe noty po 13,5, czemu takie słabe, halo? Czemu takie słabe noty? No po 13,5, ale jesteśmy w drugiej serii, uff. Jesteśmy w drugiej serii, a zatem będą pierwsze punkty w Pucharze Świata. Na 24 miejscu na razie nasz zawodnik. No i postaramy się teraz zaatakować. Zobaczmy, pisaliście mi, że optymalnie jest wybić się nawet troszeczkę za wcześnie, niż się spóźniać. No tutaj akurat mi się nie udało. No i popatrzmy, Robert Memeja jest już na rozbiegu. Ten nasz 16-letni zawodnik i popatrzmy, jak poradzi sobie teraz Robert Memeja. Leć! Daleko i pięknie, 123,5, takich skoków oczekujemy, o to chodziło, żeby z każdym skokiem skakać coraz lepiej, 123,5 w tym momencie Roberta, no i będziemy na miejscu drugim, noty, ale noty też były słabe, czemu takie słabe noty, no przecież wylądowałem telemarkiem, napiszcie mi, czemu ja tracę tyle na notach? Ładnie starałem się korygować w locie. No i 21 miejsce w Pucharze Świata. No i to jest naprawdę, myślę, że dobry wynik, biorąc pod uwagę poziom pozostałych zawodników. Zobaczymy, czy dostaniemy tutaj jakieś punkciki. No ale tutaj muzyki nie chcemy, muzyki nie chcemy. Halo, halo, reklamo, pomin się. No niestety nie mogę reklam pominąć. No i zobaczmy, co my teraz tutaj dostaniemy. Dostaniemy jakieś punkty od sponsora, doświadczenie. Okej. No i czy możemy coś sobie ulepszyć? Chyba nie, bo pisaliście mi też, aby od sponsorów brać te hantle. Ale mamy jakieś gwiazdki? Nie mamy, nie mamy żadnych gwiazdek, a zatem czas chyba przejść do następnego konkursu. Popatrzmy. O, w Gapa, ale to jest puchar kontynentalny chyba. No niestety, chyba spadliśmy do pucharu kontynentalnego po tych nieudanych występach wcześniej w Wiśle, no ale postaramy się tutaj odkuć, no i zobaczmy, czy nam się to uda. No jak już spunktowaliśmy w Pucharze Świata, no to co to tam puchar kontynentalny dla nas? Tu jakieś lamusy skaczą. Pokażemy im, jak się skacze. Dobra, lecimy. Robert Memeja już na rozbiegu. Czekamy na żółte, raczej na żółte, na zielone światło. No i popatrz, o jest, co ja zrobiłem? Nie, to będzie słaby skok. Za wcześnie, Robert Memeja, no trzeba teraz to odbić. Robert Memeja na rozbiegu i leć!
Leć daleko, popatrz mi, Robert Memej, ależ daleko! Ale z upadkiem. A zatem, no, tradycji stało się zadość. Odcinek bez upadku to nie odcinek. 83 metry, dobrze, że to tylko kwalifikacje. Skąd był dobry? No i popatrzmy, czy w ogóle będziemy mieć kwalifikacje do... Tak, 26 miejsce, na luzie, no przeskakujemy tych lamusów z Pucharu Kontynentalnego. No i popatrzmy teraz, Robert Memeja, pierwsza seria. Nie ma już takiego porywistego wiatru jak w kwalifikacjach. 100% odbicia od belki, no i popatrzmy, trafić na progu to najważniejsze. Spóźniłem troszeczkę, no i teraz daleko, pięknie. Tylkoż czemu na dwie nogi? Czemu na dwie nogi, no? Za źle puściłem przyciski, 77,5, no i zobaczmy, które... Ale czemu takie słabe noty od sędziów? Po 12, no, no noty są jakbym się wywalił, no halo! No czuję się oszukany, no 20 punktów tracimy! No to jest jakiś skandal, no nie lubią nas sędziowie, nie lubią nas sędziowie. To jest jakaś masakra, dobra, teraz im naprawdę... No teraz już odpalam prawdziwą petardę, patrzcie. Tutaj trafić dobrze, 99. No i popatrzmy, Robert Memeja na rozbiegu, trzeba skoczyć daleko, po pierwsze podium, może pierwsze zwycięstwo, troszeczkę za wcześnie, Robert jeszcze, jeszcze. Kurde no, czemu się wywalił? Nie rozumiem tej gry momentami, no i kolejny upadek, no naprawdę ja mam pecha w tej grze, no to jest, mam niesamowitego pecha do upadków, no. No nigdzie tak nie upadłem jak w tej grze, 12 miejsce dopiero, no ja pierdzielę, no. No jeszcze reklamy, no, wypadł mi z tymi reklamami, nie chcę tych reklam. Kurde, no, liczyłem, że dzisiaj jakieś pierwsze podium, będzie pierwsze zwycięstwo. No wczoraj już naprawdę było blisko. No, no nie jestem zadowolony z tego, co się teraz dzieje. No i jeszcze 29% kontuzji, fajnie, czyli sobie pewnie nie poskaczemy w tych zawodach. No, nie poskaczemy sobie, pominiamy. I w następnych zawodach poskaczemy, no jeszcze kontuzja, no. Cały sezon kontuzjowany. Dobra, Niżny Tagił, wracamy do rywalizacji. Tymczasem w Pucharze Świata. No tutaj będzie ciężko jakieś pierwsze podium. Wiemy, poziom w Pucharze Świata jest zdecydowanie wyższy. A ja wam przypominam o łapkach w górę. Jeśli chcecie, jutro też odcinek, chcecie kontynuowania daily, to pod tym odcinkiem musicie zostawić ich 400. Oraz zostawcie też suba z dzwoneczkiem, ponieważ ponad połowa z was oglądających ogląda moje filmy bez subskrypcji. No dlaczego? No zostaw byku suba z dzwoneczkiem. No gdyby każdy teraz zostawił, kto ogląda, suba z dzwoneczkiem, to miałbym w tym momencie już 3000 subów. No i popatrzmy, nasz zawodnik Robert Memeja. Dobrze, tutaj trafić od belki, 96%. No i leć, leć daleko. Trzeba trafić dobrze na progu. Trzeba troszeczkę za wcześnie nawet, no, ale teraz zdecydowanie za wcześnie. Aż tak za wcześnie to nie mogę. No leć. No i dobrze, jest przyzwoity skok. No te oczywiście pewnie będą niskie. To jest skocznia w Niżnym Tagile, a przypomina mi skocznię w Wiśle. 116 metrów w tym momencie, 10 miejsce. No i zobaczmy, na którym miejscu zakończymy kwalifikację. 38. A odległość 116 metrów. No nie była odległościowo, nie było najgorzej, ale trzeba zdecydowanie się postarać pod względem stylistycznym. No i popatrzmy, ależ wieje, wieje z boku. No i Robert Memeja. Nie trafiłem, no dobra, kurde. Odbicie od belki słabe, ale trudno. Robert Memeja i leć daleko! Robert Memeja już w powietrzu, jeszcze, 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 jeszcze! Dobry skok! Jest przyzwoicie. No noty będą oczywiście słabe, znając nas. Popatrzmy, jakie będą noty dla Roberta Memeji. 108,5. 11 miejsce w tym momencie, a zatem chyba możemy zapomnieć o awansie do serii finałowej. Tak mi się wydaje, tak jest. 41 miejsce, no trudno, ale przynajmniej się nie wywaliliśmy. Trzeba szukać pozytywów i to takim pozytywem z pewnością jest. No nieudany zbytnio dla nas konkurs z Niżnym Tagile. Postaram się jeszcze dzisiaj stanąć na podium, zrobię wszystko, aby może wygrać konkurs albo stanąć na podium. Zaufanie trenera, tracimy zaufanie trenera powoli. No trzeba coś tutaj zrobić. Jeszcze o, zawody w Engelbergu, no i zobaczmy, jak poradzimy sobie na skoczni Grosti Tlisz szansę. No miejmy nadzieję, że tutaj też Kamil Stoch, tutaj zawsze skakało się dobrze Polakom, a więc mam nadzieję, że też dobrze będzie się skakać Robertowi Memeji. No i zobaczmy, punkt konstrukcyjny na 125 metrze, warunki wieje, wieje z boku. No jeszcze muszę się nauczyć skakać z tymi wiatrami bocznymi. No i popatrzmy, Robert Memeja
najważniejsze jest w kwalifikacjach, aby przejść po prostu, aby awansować, przebrnąć przez te kwalifikacje. No i popatrzmy, Robert Memeja leci dosyć krzywo, ale przyzwoicie, wylądowane prosto. Wydaje mi się, że noty od sędziów powinny być nawet przyzwoite. Popatrzmy, 121 metrów Roberta Memei. No i popatrzmy, jakie będą noty. A, kurde, zapomniałem zobaczyć na noty. Ale zobaczymy zaraz po miejscu. Miejsce 32. Kurde, no zatem nie były najwyższe noty. No i popatrzmy, teraz pierwsza seria, najważniejszy skok. To teraz trzeba zaatakować, wszystkie siły złożyć w ten skok. 95% odepchnięcia od belki. No i popatrzmy, Robert Memeja już na rozbiegu. Trzeba odpalić petardę, no i zobaczymy. O Jezus, źle się wybiłem. Ale skok jest dobry! Skok jest dobry powyżej tej zielonej linii oznaczającej prowadzenie. No i zobaczmy, czy będziemy w tym momencie na prowadzeniu 115 metrów. Chociaż boję się, że to może nie wystarczyć. Noty po 16,5 w tym momencie prowadzimy. No i czy będzie awans do serii finałowej? Chciałbym skoczyć w drugiej serii. Popatrzmy, nie ma nas. Jest 24 miejsce, a zatem oddamy trzeci skok w Engelbergu. No i popatrzmy, Robert Memeja na razie na miejscu 24. No i zobaczmy, czy zdołamy awansować, przesunąć się może do drugiej dziesiątki. Popatrzmy, skocz daleko, tak jak skakałeś w wczorajszym odcinku. Popatrzmy, no ale za wcześnie na progu. No czemu ja się tak wcześnie wybijam? Wow, ale wieje z boku. No i ten skok już jest fatalny. No nie wyszedł mi ten skok. Za bardzo nas zwiało do boku. Popatrzmy, które to będzie miejsce. No trzeba chyba zagrać jeden konkurs. Miałem kończyć odcinek po tym konkursie. No ale chyba trzeba, nie można tego tak zostawić. No na 29 miejscu idziemy walczyć o podium. W następnym konkursie się uda. Zostawcie łapę w górę wszyscy, przypominam. 400 łapek w górę i jutro o tej samej godzinie następny odcinek ze Ski Jumping 2021. Dobra, mamy tu jakieś punkty, o, mamy jedną gwiazdkę, zwiększymy sobie długość lotu, no i lecimy. Lecimy na kolejne zawody w Engelbergu. Tutaj cel jest podium, zobaczmy, czy mi się to uda, oby nie było wiatrów bocznych. Jeśli nie będzie wiatrów bocznych i będę trafiać lepiej na progu, to myślę, że jest szansa, ale dzisiaj no nie idzie mi te trafianie na progu. No nie miałem chyba z tym większych problemów ostatnio, no ale akurat na dzisiejszym odcinku tak się dzieje. Wow, wow, ale wieje z boku. No i popatrzmy, Robert Memeja, kwalifikacje. Dobrze, że nie było za dużo upadków w tym odcinku. No i zobaczmy, jak poradzi sobie w kwalifikacjach nasz zawodnik. Dobrze na progu i teraz leć, Robert Memeja. Jest powyżej zielonej linii oznaczającej prowadzenie, ale to chyba nie był taki skok jakiś dobry. 111 metrów, ale chyba będziemy prowadzić. Na drugim miejscu w tym momencie, no noty tradycyjnie jest fatalne od sędziów. No nie lubią mieć ci sędziowie. Które miejsce? 29 miejsce. A zatem dobra, kwalifikacje przebrnięte, ale popatrzmy, jak będzie w konkursie. Robert Memeja wieje dosyć silny wiatr z boku, no i popatrzmy, 87% odepchnięcia od belki. No i czy odpali petardę nasz zawodnik? Zaraz się przekonamy, leć daleko i popatrzmy, dobrze na progu Robert Memeja, popatrzmy, ależ trzeba skoczyć daleko. Dobrze wylądowany, jest telemark. No to nie była petarda, to nie była petarda, ale skok myślę, że przyzwoity, 118 metrów. No i zobaczmy, czy pozwoli nam ten skok awans, wystarczy na awans do serii finałowej. Popatrzmy na wyniki. No nie. Co? To 31 miejsce! No nie wierzę w to. No jak pech, to pech. No trudno. A zatem takim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapę w górę, dajcie też suba z dzwoneczkiem i napiszcie komentarz dla zasięgu pod tym odcinkiem, jeśli chcecie więcej filmów z tej gry. Dzięki za oglądanie i do następnego. I wbijajcie na Discorda. Siemano!